No, dziś opowiem, pokażę wam jak to przecina ten klin z czapki. Tu na stole widzicie różne narzędzia, a już niedługo tam obok tej frezarki będzie stał regalik. Już go mam, tylko muszę go tutaj sobie przywieźć. Troszeczkę mam kłopot do samochodu osobowego, troszeczkę za duże, ale tutaj będzie idealny. 5 półek, 70 długie półki, 40 szerokie, no i cały regalik gdzieś tak około 1,20–1,30 m będzie miał, tak że będzie miał dużo półeczek. No dobrze, a teraz najważniejsze, teraz przesunę trochę tego klina, żeby było widać. Najpierw na początku to mam tutaj tak zwany szybszy bieg, ale już zaczyna już łapać. Zegara niestety, nie widzicie, jest około 4,5 tony. No i teraz tu mam taki wolniejszy, ale silniejszy. Wtedy mogę tu szybciej pompować. Także szybko strzeliło. Nawet weźmiemy drugie. W tą stronę, bo jest bezpieczniej, bo jak poleci, to jest drewno świerkowe. Poprzek to już teraz jest, jak to powiedzieć, zabawka w drugą stronę. Najtrudniejsze było to. Tym małym, co miałem do tej pory, to nie byłoby to realne. O. Aj, kurde. Rozszczapane drewno. A te takie krótkie, bo akurat takie króciutkie mi do kuchni pasują, do pieca. Niektórzy na kominek, ale to też nie drzewo iglaste, tylko liściaste na kominek. Także teraz już widzieliście, jak prasa z tym klinem działa. Dziękuję.